Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu 52 kroki do zwinności. Dziś chciałabym zaprosić Was do zabawy w konstelację. Dzięki temu prostemu ćwiczeniu lepiej się poznamy w zespole. Po jego wykonaniu otrzymamy taki obraz tego, czego nasze koleżanki i koledzy nie zrobią, a co wykonają z przyjemnością, w co wierzą, że się sprawdzi, a w co niekoniecznie i co będą tolerować, a czego zupełnie nie zaakceptują. To taka baza dla samoorganizacji. A jak wiemy, zespoły zwinne się same organizują. Do jego wykonania potrzebujemy jakiegoś przedmiotu. Ja wykorzystuję piłkę, którą kładę na środku pomieszczenia, w którym wykonujemy to ćwiczenie. Trochę papieru oraz pisaki. Warto to ćwiczenie podzielić na 3 rundy, począwszy od rozgrzewki. Więc zaczynamy. Na kartkach przygotowujemy stwierdzenia i na początku będą to takie bardzo ogólne stwierdzenia. Na przykład rozkwitam, kiedy mam bardzo dużo ludzi wokół. Albo lubię przebywać sama. Albo najszczęśliwsze chwile to takie, kiedy doświadczam natury. Po odczytaniu takiego stwierdzenia, na przykład lubię przebywać sam, poszczególni członkowie zespołu ustawiają się w zależności, jak bardzo się z tym stwierdzeniem utożsamiają. I ci, którzy lubią przebywać sami, stają bardzo blisko tej piłki. Ci, którzy trochę mniej, trochę dalej. I ci, którzy bardzo lubią ludzi wokół, na skraju. Podczas tej samoorganizacji skupiamy się głównie na sobie. Natomiast po zakończeniu, kiedy już wszyscy stoją w odpowiednich miejscach, warto rozejrzeć się dookoła i zapamiętać, gdzie kto stanął. Druga runda to stwierdzenia, które są ważne dla naszego zespołu. I tak na przykład zwinne zespoły żyją w takiej ciągłej, konstruktywnej niezgodzie, czyli konflikt jest ważny. Więc możemy przygotować takie stwierdzenie: unikam konfliktu. Albo bardziej szczegółowo: unikam konfliktu z ludźmi, którzy są wyżej w hierarchii. Na przykład lubię niespodzianki, tu może się pojawić, i lubię wypowiadać się na forum. I znowu po każdym takim stwierdzeniu się organizujemy. I trzecia runda to będą stwierdzenia przygotowane przez zespół. I tu pojawią się emocje, potrzeby i na przykład dla mnie do działania bardzo ważna jest autonomia, czyli jej potrzebuję. Czuję się komfortowo, kiedy wypowiadam się na forum. I na przykład wierzę, że Agile się u nas sprawdzi. Największe sukcesy z tego ćwiczenia osiągnie się wtedy, kiedy później się rozmawia o obserwacjach. I na przykład można zadać takie pytanie: w którym momencie byliście zaskoczeni kształtem konstelacji? Możemy też zwrócić uwagę, jeżeli ktoś jest taki małomówny, nic nie mówi, szczególnie jeżeli jest jakiś konflikt, to możemy przyznać, że teraz rozumiemy, dlaczego nie wypowiadasz się podczas konfliktów. I nie oznacza to, że się nie angażujesz, tylko po prostu zamykasz się, kiedy ludzie podnoszą głos. Bo to zaobserwowaliśmy podczas tej zabawy. Zachęcam Was do poznawania się, do docierania, bo tylko wtedy, kiedy będziemy się znać, kiedy będziemy rozumieć, w co ktoś wierzy, a w co nie wierzy, jakie ma zrozumienie danej sytuacji, czy coś toleruje, czy niekoniecznie, to będziemy mogli współpracować. Zachęcam do wykonania tego, jak i innych ćwiczeń, które pomagają lepiej się nam poznać, bo to jest podstawa do zbudowania zaufania, a jak wiemy, zaufanie jest fundamentem współpracy. Na dziś dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.